Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Kurczę, nie uwierzycie co zrobiłem. No wykradłem Mikołajowi moją grę z Vora, kurczę, na godzinkę. Za godzinę mu ją odłożę z powrotem. No mam nadzieję, że się nie pogniewa. Jeszcze 24 mi przyniesie tą grę, no ale kurde. Tyle razy mówiłem, że ostatni odcinek do świąt, a tutaj takie przedłużanie waszych nadziei. No nie, no dobrze chyba, nie? Że więcej odcinków niż myślałem, że będzie. To jest rzecz, z której należy się cieszyć, a nie smucić się. No choć w sumie konsekwencje później mogą być, oj, straszne. No ale Mikołaj jest litościwy, na pewno zrozumie, jest wyrozumiały. No dobra, ale tak, jedyne co zauważyłem jeszcze przed rozpoczęciem nagrania teraz, że mamy troszeczkę mało naboi w karabinach szturmowych, więc fajnie by było udać się do jakiegoś Ammu-Nation. Moment, gdzie to było? Priorytet celowania, każdy deathmatch, zabij się, no nie, pewnie, że nie, a tutaj na samej górze. No tak, Ammu-Nation poproszę, najbliższe. 787 metrów, czemu nie mogę cofnąć? A, bo ktoś hamerem za mną stał, sorry. No zapomniałem się odwrócić, a w ogóle widać z tyłu wadce, o kurde, jeszcze gorzej niż w policyjnym, nie, więc tutaj to jest samochód wybitnie stworzony do jazdy do przodu, do tyłu już troszeczkę gorzej. No zobaczcie, jaka to jest widoczność. Praktycznie zerowa. Ewentualnie tylko widzę światła latarni, jak tam migają. Ej, dobra, Ammu-Nation jest już tutaj. Spoko. Dobra, tym razem ustawiłem sobie zestaw tak, że laptop nie zasłania mi... O kurde, czy to jest wakka? Że laptop nie zasłania mi połowy radaru, albo jego ćwierci. Ej, no pewnie, że to jest wakka, ale w takim kolorze? No właśnie. Bartek XDDD jest właścicielem. A można przedziurawić oponki na przykład? Tak, można, ale jazda. No to lewą stronę masz do kitu, kolego. A teraz, jeżeli pozwolisz, dokonam zakupu tutaj wewnątrz. Co mnie bijesz tutaj? Kto mnie... Ty? No to kit, walczymy. O, zastrzelił go, ale czemu mnie? Za co? Za co? Kurde, przecież ja tu byłem ofiarą. No, a teraz jestem podwójną ofiarą, no. Jeżeli koleś nie miał kamer, no to raczej będzie sprzedawał policjantom wersję, że dwóch uzbrojonych napastników weszło i chciało rozpieprzyć jego sklep z bronią. Albo okraść, a potem rozpieprzyć. Albo tylko okraść i wcale nie rozpieprzać. No ale tak czy inaczej, no niezasłużona śmierć. No ale dobra, na szczęście pojazd tam stoi. No nie byłem ścigany, po prostu zostałem zabity. Po chamsku. Mam nadzieję, że będzie teraz otwarty. No kurde. No nie padł tutaj przejeżdżałem, żeby był teraz nieczynny. No czy do... Dobrze, spokojnie, spokojnie, nie strzelaj. Jezus Maria, co za koleś. Poproszę kolejny Ammu-Nation. No chyba tak będzie najszybciej. Ammu-Nation. I co? Aha, pewnie zaraz wskaże ten. Koleś opuścił grę, no dzięki. Byłeś tam tylko po to, żeby mi rozpieprzyć koncepcję, no. Niech cię szlak. No dobra. W sumie też, jeżeli liczę na współczucie i litościwość świętego Mikołaja, to ja też muszę okazać. No więc dobra, spokojnie, nie gniewam się. Ale okej, może teraz będzie czynny jak wrócę? Jak sądzicie? Nie, pewnie nie. Ale dobra, wyszukam sobie jakiś inny, troszeczkę dalej, ale mam nadzieję, że nie aż tak znowu daleko. Tutaj, proszę bardzo. To go! I tylko dlatego nie będzie teleportu, bo perspektywa z pierwszej osoby. No to jednak zupełnie inna gra praktycznie. No powiem wam, że lepszy widok z wnętrza samochodu niż w gridzie dwójce. Bo tam nie było. No i właśnie to jest to. W grach wyścigowych nie ma takiego widoku, a się koncentrują, kurde, tylko na samochodach praktycznie. No i trochę na trasach, bo jak jeździsz tylko po okrągłym torze, to jest trochę słabo na dłuższą metę. No ale kurde, że tam nie było widoku z wnętrza, a tutaj jest. No pa! Winszuję panom i panią z Rockstaru. Znowu, który to już raz będzie? Który to już raz? radio właściwe. Nawet jakieś brzdęki tam słyszę w tle. No, już teraz pozwoliłem sobie delikatnie podgłośnić telewizor, no bo jednak troszeczkę imersja ucieka, kiedy grasz w grę, której nie słyszysz. A wy słyszycie bardzo dobrze, więc dla was to czasami może dziwnie brzmieć. Się dzieją jakieś eksplozje na przykład za moimi plecami, ja ich nie słyszę, a gadam normalnie, jakby nic się nie działo. Ale spokojnie, spokojnie, teraz już coś tam słyszę. Wystrzały broni, krzyki, nawet jakieś zalążki muzyki. Nie jest źle. Nie, ale kurczę, ej, szłoby się przyzwyczaić do tej perspektywy, serio. Tylko to już zupełnie inna gra, bym musiał nawyki zmienić. Kompletnie. No, blisko potrącenia. A to by było bardzo niewskazane, bo jesteśmy już prawie na miejscu. No, widzieliście? On się przeteleportował, nie ja. Bo miałem zwidy. Nie, dobra, stop, bo omijam właśnie. Wejście z tej strony podejrzewam, tak? To pozwolicie, ja sobie zaparkuję tutaj, jeżeli się zmieszczę. Pyk i up. No dobra, spojrzałbym do tyłu. Ile mi jeszcze zostało? Ej, w sumie chyba nie przedzwoniłem. Zobaczmy. O kurde! O shit! Idealne parkowanie. Nie no, bez przesady. Trzeba przyparkować auto. Jeszcze karnego dostanę zaraz na przednią szybę. No chyba tyle, nie? A czy może... Bo już chyba wjechałem na coś. Niedobrze. No już lepiej niż jak było poprzednio. Piesi mają miejsce na przejście. Jest dobrze. Spoko. Ej, ale ten koleś z nagrodą jest chyba tuż za zakrętem. No, praktycznie tak. O kurde, dobra, szybko. Karabin szturmowy. Na przykład ten bezkolbowy. Pyk. Tłumik niepotrzebny, tylko naboi. Od cholery, od cholery. I tak patrzę na mój budżet. No i trzeba będzie jakąś akcję zagrać chyba. Całkiem niedługo. Dobra, żegnamy pana. Salut. Narka. I z powrotem do bakki. Przeskoczysz maskę? Hardcore, parkour. Dobra, ale ten koleś naprawdę jest niedaleko, bo jeżeli tak, no to muszę przygotować sobie coś do strzelania. Dobrze, pięknie. Ile? 1600. Dobrze. Może być. No to jedziemy. Zapolujemy sobie na niego. W końcu trzeba zarabiać. Gdzie jesteś, ziomuś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu jesteś. No tylko za cholerę nie mogę cię trafić z tej perspektywy. Ale przynajmniej mogę w bardziej efektywny sposób jechać i prowadzić ostrzał teraz. Chyba. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, chill. I teraz gaz do dechy. O shit. No strzelaj. No lutuj. No zaraz mu powinno eksplodować to auto, no. No co jest z gościem? Jakim cudem? No, pięknie. Tylko szkoda, że tak długo. Dobra. Ale ile za niego? Tam widzę Piechol 1989 zabija... Komora? Nie, no nie prezydenta. No nie mówcie, że prezydenta zaciukałem, no bo to jest troszeczkę niefajna opcja. Co prawda można nie głosować na gościa, ale to nie jest od razu powód, żeby zabijać. Ale nie, już tak nie rozkminiajmy za bardzo. Okej, pozostaje zgubić tylko niebieskich gości, czyli policjantów, smerfów, no psiarnie, mówiąc brutalnie i wulgarnie. No, ale, no jednak na daszek. Ej, ktoś we mnie uderzy? A co jest piękne, jak można przeturlać sobie samochód. O, shit. Ej, myślałem, że to światło, bo jest z tamtej strony, ale nie. Jak już to są za mną. Dobra. Delikatna ucieczka. I wskoczymy sobie do jakiejś akcji jeszcze zaraz. Zobaczymy, co się trafi. I ja, jeszcze oczywiście przed wszystkim to 5000 na koncie wyląduje. Zawsze bezpieczniej tam. Tak samo po każdym deathmatchu i po każdej akcji wpłacam, kurde! Ale piękny nawrót. Trochę niespodziewany. A pewnie dlatego nic nie widać u mnie w samochodzie, bo mam klatkę. A tak właściwie nie wiem, czy ona coś daje oprócz takiego poczucia bezpieczeństwa tylko. Czy się przekłada na jakieś faktyczne bezpieczeństwo w trakcie jazdy, no tego nie wiem. A jakby ją usunąć, to na pewno widoczność by była lepsza. Ale to jest sprawa na inny moment, teraz trzeba się zająć ucieczką. To jest bezapelacyjnie priorytet w tym momencie. Zwłaszcza, że już 2 gwiazdki. Już się robią coraz bardziej upierdliwi. Już niedobrze. No kurde, przede mną? Nie, to nie byli oni. Tutaj dopiero. Okej, nawet nie ma co patrzeć w lusterka, nie ma co się odwracać. Ciśniemy do przodu po prostu. No, a tam policjanci. No 2 gwiazdki, panowie, 2 gwiazdki, nikt większego przypału nie sieje. Ilu mamy graczy na serwerze? No nie 30 na pewno, no ale ktoś coś tam robi, no. No na pewno ktoś bardziej szaleje ode mnie, ja tylko uciekam samochodem, a przypominam, arsenał broni jest tutaj ogromny. Dobra, może nie ogromny, ale naprawdę liczny. Więc na pewno ktoś strzela sobie rekreacyjnie chociażby. Dobra, szczyt. Szczyt. Cholera, jedziemy tutaj. Może mi się uda tu ich zgubić, a stąd wskoczymy sobie do akcji i wcale to, że będę gdzieś na odludziu, mi nie będzie przeszkadzało. Oż! Nie no, nie, naprawdę. Czyż ja bym grał w zupełnie inną grę, a to jest tylko zmiana perspektywy. Co prawda nie, inaczej. W zupełnie inną grę, ale jednocześnie trochę znajomą. Ale jednak z naciskiem na inną, mimo wszystko. No przez takie drobne smaczki, chociażby jak to strzelanie. Może to specjalnie pod FPP właśnie, żeby nie trzeba było od razu pruć i psuć sobie widoczności. Rozwalać własnej szyby, no. Dobra, ale ja tu gadu, a policjanci już stracili zainteresowanie. Więc okej. Online, akcje, losowa. Chyba że spróbujemy znowu na mojej się przejechać. Nie. Aż taki arogancki to ja nie jestem. Jak na 20 minut robienia mapka może nie wyszła najgorsza, ale też, no, pierwsza liga to nie jest Piechol. Oj nie. Nie ma się co oszukiwać. Teraz szybko łyczek wody dla ochłody, póki nic się nie dzieje na ekranie. Ach, piękna sprawa, mam nadzieję, że Elgato da radę tym razem, że moje kwestie nie zostaną ucięte. Ale w sumie loading screen już troszeczkę na zbyt długo zagościł na ekranie. Już mógłby sobie pójść. Nie chcę być kiepskim gospodarzem i wywalić, no ale właśnie. Olek! Dobra, przynajmniej jakiś Polak. Nie fly low, tylko Sowax, jak zwykle. SMG, dokupmy troszeczkę. Shit! Nie zdążyłem dokupić nic. Cenne dane, Lester. Niedaleko znajduje się czarna furgonetka, w której urządzono mobilne centrum zarządzania danymi, potrafiące wyczarować posiadaczowi tony prywatnych danych. Aha, szalona sprawa. Masz mi ten wóz załatwić, zamierzam na nim nieźle zarobić. Tak, ale będzie czysty biznes. A i uważaj, bo na pewno będzie chroniony. Dobra, nie widzę problemu, żeby się tym zająć. Wymagana ranga 16 od 1 do 4 graczy. Ja mam najwyższą rangę. Ogólnie panowie tak na fuksie się zmieścili w tym zadaniu. Ale dobra, jak już wystartujemy, to postaram się im należycie pomóc. Tylko kurczę, zostaje w FPP. Taka wkrętka po prostu w tym odcinku. I w kolejnym pewnie też. Do momentu aż nie będę musiał gry odłożyć do worka świętego Mikołaja z powrotem. Ej, czy on coś próbował gadać? A tam mikrofon się nie uruchomił. Chyba że mówił do mnie, że mam zamknąć paszczę, ale tak patrzę, że nie mam żadnego mikrofonu innego włączonego niż ten od Elgato. Więc mój głos słyszycie jedynie wy i postronni tutaj ludzie. Jeżeli jacyś podsłuchują, ale nie wydaje mi się szczerze. Nie no serio, come on. Tak szczerze wyczuwam pewien delikatny fail. No, za długo coś na uruchamianiu sesji się zawiesiło. No ale dobra, cierpliwość jest cnotą, więc poczekajmy. No ale bez przesady, ile mam czekać? A bo najlepsze jest to, że teraz nawet jakbym chciał, to nie mogę wyjść. No. Więc jak już wyłączenie gry i włączenie jej z powrotem. No nie wiem, co tu nie zagrało, serio nie wiem. No ale dobra, jeszcze chwileczkę poczekajmy. Wszak ikonka się kręci w prawym dolnym narożniku. No daje nadzieję. Pewnie złudną, cholera. No dobra. Trudno, tak zwany hard reset. Nie, wcale nie. Po prostu zamknij aplikację. Tak, niestety, przykro mi bardzo. A teraz... widzieliście, co tam się czaiło z prawej? No, ale to na inną okazję, na inną porę. To już naprawdę po świętach będzie. A teraz niby Lindsay Lohan. Oj, ten pozew sądowy. Że ta blondyna to niby była ona. No tak. Uwielbiam, jak celebryci i celebrytki próbują zarobić na czyimś sukcesie. Na GTA 5 sprzedawało się bajecznie, no to haha. Każdy chciałby utrzgnąć sobie kawałek tego tortu. Tylko czemu akurat w taki sposób? Nie lepiej tak jak ja? Korzystać, zachwalać i jednocześnie czerpać korzyść, bo ktoś to ogląda? Ha. No nie tak lepiej. No ale dobra, no jeszcze kurczę będzie się musiało załadować, ale nie, serio, to już wam przewinę. Bo ile można czekać bez przesady. No okej, jesteśmy z powrotem w Akaczeka. A tutaj podjeżdża kolejny pojazd, ale nie! Próbujemy szczęścia dalej. Troszeczkę za długo to trwało, więc może naprawdę teraz gra uprzejmie się pospieszy. I mam nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy, że nie będę miał déjà vu. Bo jeżeli tak będzie, to znaczy, że ludzie naprawdę muszą jeszcze troszeczkę popracować nad serwerami na nowych konsolach. No ale dobra. Zobaczymy, do którego lobby nas przerzuci. Okej, dobra. Unobtainable Vehicles 2.6. Czyli niezdobywalne pojazdy 2.6. Okej. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale zobaczymy, zobaczymy. Już minąłem? No, jest. New Vary and coś tam, Crew, Admin. Yeah! Co za koleś. Ale widzę UFO na obrazku, nie jest źle. Dobra, ale rangi. O kurde, to coś może się nieciekawego stać dla mnie. Jakiś wpieprz. Ale zawsze trzecia pozycja. Salucik. Nawet nie wiem, czy to jest deathmatch, czy wyścig. Dobra, nie kupuję kamizelki, jestem gotowy, oni chyba też. Więc wczytywanie i jedziemy z koksem. Ale kurczę, nie wiem, czy zauważyliście, ale Super Lama zmienił fryzurę. Też muszę coś zrobić, żeby ten spadochron ściągnąć, bo chciałbym, żeby on był do użycia przy każdym moim skoku, ale no bez przesady, nie żeby cały czas był na plecach. Ej, shit. Mam do siebie strzelać? Chyba tak. Dobra. Więc bierzemy to tego frogera, albo nie? No ale kurde robi! Ja chcę. O, już po mnie. Dead, I'm fucking dead, I'm fucking dead, I'm fucking dead. No właśnie. To był zły moment. Nie wiedziałem, że on tak szybko się zrespawnuje i tak niedaleko. Pewnie naparzał ten krzyżyk napadzie jak szalony. O, czemu tylko karabin maszynowy? Ha, niezła wiksa. Gdzieś jesteście w obrębie mojego auto-aimu? Może nie. Może nie. A, jednak. Stracił prowadzenie, ale to jest deathmatch chyba. To jest chyba autentyczny, normalny deathmatch. No to cholera jasna, no ej. Bez takich. Lepiej sobie po prostu iść i strzelać, zwłaszcza, że mam taką broń, a nie inną. I właśnie, moment, czy ja przypadkiem nie jestem zobligowany do FPP teraz? Że nie muszę? Nie no, mogę sobie włączyć inną perspektywę. Dobra, ale jednak jedziemy w tej, którą powiedziałem, że będziemy używać. Główka, no główka! Kurde! No już przegrywam. Ale w ogóle nie wiedziałem, że to jest deathmatch, to jest najlepsze. Muszę patrzeć na ikonkę, a nie czytać opisy, kurde. Ja go zabiłem? No nie! No nie wierzę, już jakie wciry. Ale w ogóle koleś, tak szczerze, to deathmatch, gdyby nie to UFO, to jest trochę słaby. Stoimy sobie na polu i strzelamy do siebie nawzajem, no tak kurde naprawdę słabo. O, za niego jest nagroda? Co, my w dwójkę gramy tylko? Już tamten podziękował? O kurde, no to będzie słabe, to będzie słabiutkie. Uwaga, bo leci helikopterem. Ale czy odleci? No, odleciał. Co? Co to jest? Co to jest za pojazd? Ja chcę się nim przejechać. Space Docker? Co? No jak kit, no jak kit, że tym można latać czy coś. No bez kitu, nie. Ej, what, co to było? Moment, tu biega jakiś koleś? Tak po prostu? Just like that? No fuck, Ammu, i tyle! No nie, no nie. Ale właśnie, moment, czy tym na przykład by się szło przelecieć? Bo tutaj te neony mnie troszeczkę denerwują, szczerze powiedziawszy. No, gdzieś tu jakieś wejście? Coś? Nie. Ale to jak ktoś atomikiem leci, no jakbym chciał to zestrzelić. A w sumie czemu nie? Czemu nie próbować? Tak po prostu. No, no nie wiem, czy eksploduje. Raczej nie. A w sumie kto wie. No. No niezły ostrzał, no niezły ostrzał. No zaraz się amunicja skończy. Aaaa! No gin! Oszyt. Oszyt! Dobra, ucieczka, bo on chyba chciał mi na głowie wylądować. Ha! Samobójstwo! Moment, tamten wisi tym pojazdem? Ej, no widzicie ten helikopter? Ej, no teraz jak typowo hardline. Gościu opancerzonym pojazdem. No nie, 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 nie na wstecznym, kolo. No co ty? No co ty? No co ty, ja jestem mistrzem turlania się. Na! I o to chodziło. Tylko amunicji naprawdę już mało. Wręcz jak na lekarstwo. Dobra, biegamy z zygzakiem. A, jednak mnie podziurawił. A, jednak, kurczę, szczerze. Jak są Ironsidesy, to się też dobrze strzela, ale jednak bym wolał bez tego. W ten sposób. Z bioderka. Ej, co to jest? Ośnieżony, kurczę, radiowóz. Czyli naprawdę skorzystał z dynamiki i z różnorodności przedmiotów w kreatorze. Dobra, tu mogę co? Fakiem go poczęstować i potrącić. No, ale wiedziałem, że tak to się skończy. A jak tu mam tylko 3 kile? A celem jest 10, kurde, to trzeba się sprężyć. Jak najbardziej, gdzie on jest? No nie wiem, czy on odlatuje właśnie? Może uda mi się wysadzić. Helikopter. Powietrze, już widziałem, że się trochę pali. No dawaj. No sznów do niego, lutuj! No kurde ludzie, no bez przesady, czemu on jeszcze żyje? No tak nie powinno być. Ani trochę. Dobra, przeładuj. Masz sekundę na to, może 2. Wejdzie? No, chociaż tego się udało. Ja by jeszcze nie porobił, tam czając się w kącie jak typowy kamper, to by było słabe. Ej, co to jest zielonego na minimapce? Co tutaj w kierunku, gdzie biegnę? Co tam jest? Co tam jest? Moment, może tam się jakoś dostać? Przejść? Coś, jakoś coś? Może z tej strony? No, o. No tu jest zamknięte. Jeżeli tutaj w ogóle było jakieś wejście kiedykolwiek. Dobra, przeskakuj. No i gdzie jest to zielone coś? No nie mówcie, że na dachu. No nie mówcie, że na dachu. No ale słabo. Dobra, przeskakuj. I gdzie są wszyscy? No nie, no serio, gdzie są wszyscy, bo... O, tutaj jest ktoś. Czymś jedzie? Czy idzie? Jedzie. No nie, raczej w niego nie trafiłem. Bezpośrednio w niego, ale pojazd ma obstrzelany nieźle. O, gdzie on jest? Nie, no niemożliwe, że w tym pojeździe się czai. Ej! A tam ze skrzydła, no nie wierzę. No nie, to jest niewaga chwil naga. Jeszcze mam całe 8 minut na zemstę. Albo nie, jednak zemsta się nie dokona, ktoś dokonał jej za mnie. Op. Tylko moment, gdzie jest ten gościu, który rzucił tym granatem? Który wysadził cały ten majdanek w cholerę. Moment, dobra, przytul się. No cholera, sznufię do niego, no przecież... No! I pięknie. No świetnie, naprawdę zajebiście. Nie lubię tego słowa przez ten jeden człon, który jest wewnątrz, ale no trzeba było go teraz użyć. Dobra, tu jest jeszcze ktoś, też z nagrodą, też. No dobra. O kurde, ale się... Piechol, ale to zrobiłeś, wow! No ale skończyłem drugi przynajmniej. Dobra, zobaczymy jeszcze ile dostaliśmy za to. $7310. Nie tak źle, ale w sumie dupy nie urywa. Ej dobra, wiecie co? W sumie jeżeli tutaj w tym miejscu skończę materiał, to jeszcze może mi starczy czasu na 2 odcinki dla was. Dobra, ej, to tak zróbmy. A ja sobie powiedzmy w międzyczasie wpłacę te pieniądze i zaraz słyszymy się w kolejnym odcinku. Dobra, niech ci będzie, dam tą łapę. Wywalcie mnie do swobodnej. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!